Zacząłem grać w piłkę, bo zaszczepił mnie na tego na pewno mój tata. Był moim pierwszym trenerem. Od małego zabierał mnie na mecze swoje, więc na pewno jestem mu za to bardzo wdzięczny. Nie będę tutaj wymieniał jakiegoś jednego nazwiska czy jednego zawodnika, bramkarza. Myślę, że trzeba gdzieś tam podpatrywać tych najlepszych i czerpać od każdego po trochu. No to na pewno było to, jak przyjechałem tutaj pierwszy raz na Trałguta, gdy spotkałem się z Darkiem Gołdysiem, ówczesnym trenerem bramkarzy i wtedy rozegrałem pierwszy mecz sparingowy, który wyszedł mi bardzo, bardzo dobrze, no i po tym meczu podpisałem kontrakt, więc myślę, że to takie pierwsze skojarzenie. Na pewno kibice, na pewno tutaj, jeśli chodzi o naszą drużynę, to bardzo dobra atmosfera. Fajnie też chłopaki mnie przyjęli jako nowego zawodnika, nowego, starego. Więc myślę, że to jest takie najważniejsze. No myślę, że atmosferą i tutaj dobrą pracą możemy naprawdę coś fajnego zrobić. To szczerze powiedziawszy, trzeba byłoby zapytać trenera. Może nie mam jakichś takich marzeń daleko wybiegających. Zawsze gdzieś tam stawiam sobie cele takie na pół roku czy na rok. Wiadomo, że gdzieś tam mój cel na te pół roku, na które na razie podpisałem kontrakt, no to żeby w jak największym stopniu pomóc drużynie, czy będę grał, czy nie będę grał, ale po prostu pomóc drużynie, bo wiadomo, że drużyna jest najważniejsza. Gdańsk. No myślę, że Gdańsk ogólnie jest pięknym miastem. Myślę, że jest dużo takich miejsc. No na pewno fajnie jest gdzieś tam pospacerować z żoną nad morzem, więc to jest bardzo fajne. No i oczywiście muszę też tutaj wymienić nasz stadion, który jest na pewno pięknym stadionem, moim zdaniem najlepszym w Polsce. Myślę, że nie ma takiego meczu. Może niektórzy myśleli, że na mecz z Wisłą, ale szczerze powiedziawszy nie przywiązuję do tego jakiejś dużej wagi, ponieważ najważniejsze jest to, co jest tu i teraz. Jestem w gdańskiej Lechii i dla mnie najważniejszy jest każdy kolejny mecz i tyle. No wiadomo, że moim największym kibicem są na pewno moi rodzice, na pewno oczywiście moja żona z synkiem. Pewnie ktoś teraz może się obrazić, ale jest dużo takich naprawdę przyjaciół, znajomych, których mam, którzy na pewno bardzo mocno trzymają za mnie kciuki. Akurat my musimy się skupiać na tym, żeby Lechia tych bramek nie traciła. To jest na pewno priorytet. Po treningu na obozie na pewno odpoczywam przede wszystkim. Oczywiście jak jest trochę wolnego, to oczywiście lubię porozmawiać sobie z synkiem czy z żoną, wiadomo, żeby ten kontakt utrzymywać, bo wiadomo, że z dnia na dzień tęskni się coraz bardziej.